Moim zdaniem, takim, no nie wiem, trochę w życiu widziałam. Uważam, że to jest naprawdę, Sathya jest jednym z najładniejszych miast, w którym byłam. No serio. Jest to ładnie. A tym bardziej, że ja kocham klimat śródziemnomorski, to jest mój ulubiony klimat, więc po prostu ja tutaj się zakochałam w Sathya. Pięknie. Jest wszystko, góry, morze. Dzień dobry. Jesteśmy właśnie na śniadaniu na naszym pięknym tarasie z pięknym widokiem. O, tak sobie właśnie jemy śniadanie. Śniadanie jest w miarę okej. Okay. Jest wszystko, co potrzeba mniej więcej, ale jest trochę nudne. Jak już jemy to czwarty dzień to samo, to już się trochę nudzi. No ale widok się w sumie nie nudzi. Tutaj jeszcze moglibyśmy posiedzieć jakiś czas, ale dzisiaj już jest nasz ostatni poranek tutaj. Zaraz się właśnie pakujemy, bo jest po ósmej, w pół do dziewiątej. Czekautujemy się, znaczy zostawimy bagaże. Idziemy jeszcze dzisiaj zwiedzać, bo dzisiaj będzie taki najintensywniejszy dzień zwiedzania dopiero. Prawdopodobnie wypożyczymy skuter lub może minibusem pojedziemy, jeszcze zobaczymy. Ale dzisiaj jest pięknie, słonecznie, akurat idealny dzień na zwiedzanie. Szkoda, że wczoraj właśnie było padało, jak zwiedzaliśmy grobowce. A teraz idziemy, o, dosłownie tutaj, to jest nasza szata, nasz pensjon, a tutaj już są przy drodze takie agencje turystyczne, gdzie można właśnie wypożyczyć skuter. Mam nadzieję, że się uda, znaczy no, na pewno się uda wypożyczyć, tylko jeszcze obejdziemy chyba jedne, dwie, porównamy ceny, czy mają takie same, czy inne, zobaczymy. Właśnie tankowaliśmy sobie skuter, zatankowaliśmy za 20 lir, czyli 3 litry, chyba dokładnie 3 litry weszły. I tu akurat fajnie jest stacja benzynowa w Marinie, tutaj podpływa się łódkami do tankowania, ale można też podjechać samochodem czy skuterem. I bardzo fajnie, jedziemy zaraz, musimy się zorientować, gdzie jedziemy. Przejeżdżamy właśnie przez jakiś port, znaczy port, tutaj jest jakaś, jak to się nazywa, stocznia. Tutaj reperują, odnawiają, pewnie malują statki, bo statek trzeba raz na jakiś czas wyciągnąć z wody, oczyścić jemu dno i pomalować taką specjalną farbą, która się złuszcza i zapobiega osiadaniu glonów, wodorostów. I fajnie tutaj właśnie widać takie ogromne jachty, jak one wyglądają. Bo tamten wyjeżdża, to patrz, to będzie zawodowa. O kurde. Wow, będzie zaraz wodowanie, podjadę tam bliżej, może się uda. On jest na jakiejś takiej platformie i tą platformę ciągną. Będzie wodowanie. Wow, ale fajnie trafiliśmy. A tu właśnie takie całe zagłębie tych stoczni. A tu budują. Tu budują? O kurczę, ten to jest niezły. Wow, taki jakiś... Jakiś nowoczesny, w miarę nowoczesny, no bo nowy. Wow, ale fajnie. Ale będzie jacht. No, fajne. I tu jeżdżą takie fajne, małe busiki miejskie. Bardzo mi się strasznie podobają. Takie futurystyczne nawet lekko. Właśnie pasują też do otoczenia, są takie malutkie. Aha. Nie wielkie. Ona otogar. O, otogar. My będziemy musieli potem takim pojechać właśnie na dworzec autobusowy. Ale tutaj pięknie. O, tam jest marina, przed którą mieszkamy. Mieszkamy o gdzieś tam. A jedziemy teraz dookoła tutaj takiego cypelka. Będziemy jechać naokoło, ale może będą jakieś fajne widoczki. Jak widać są. No fajnie, że tędy pojechaliśmy, bo jest tutaj nieziemsko. I Jack Sparrow. Jack Sparrow. Nie wiem, ile czasu nam zajmie dojechać do kajaku, bo się dosłownie co chwilę zatrzymujemy i podziwiamy widoki. Jeszcze ta góra z tyłu, jakie rozwiążenie. Wow. Tutaj po prostu klimat śródziemnomorski, jachty, ekstra, wszystko, kwiatuszki, a tam... Wow, o kurde, ale ekstra, świetnie. Dzisiaj będziemy się chyba cały dzień zachwycać. Ja w ogóle moim zdaniem takim, no nie wiem, trochę w życiu widziałam. Uważam, że to jest naprawdę, Sathya jest jednym z najładniejszych miast, w którym byłam. No jest to ładnie. A tym bardziej, że ja kocham klimat śródziemnomorski, to jest mój ulubiony klimat, więc po prostu ja tutaj się zakochałam w Sathya.
pięknie. Jest wszystko, góry, morze. O, i my mieszkaliśmy gdzieś tutaj. Albo tutaj. Nie, chyba tutaj. Gdzieś tutaj. O, coraz piękniej się robi. Tu już taka fajna, kolorowa woda. Lazurowa. A tutaj cypelek idealny do zrobienia na przykład pikniku. A tam super wyspa. Tam na tamtej wyspie są fajne wille. Tam ktoś sobie fajnie mieszka. Super. Przejechaliśmy 500 metrów i znowu się zatrzymaliśmy. Nie wiem, naprawdę nie wiem, kiedy my dojedziemy, ale zobaczcie, jaki tutaj widoczek. O kurde, pięknie. No, co chwilę dosłownie się zatrzymujemy i co chwilę opada kopara. Dosłownie opada kopara. Nie, no. Kurde, nie spodziewałem się, że Fethiye może być tak piękna. Tutaj super plaża, nie, tu jest czynne, nieczynne, nie wygląda za bardzo czynne, nie ma tutaj ludzi. Nie jest sezon jeszcze. No tak, w sumie nie ma sezonu. Ale tutaj super miejscówka, żeby tutaj właśnie tam pewnie są, nie wiem, czy to jest tylko plaża, wygląda jakby tylko była plaża, nie ma tu chyba miejsc do nocowania, możliwe, że tylko plaża. Może tam są jakieś miejscówki do nocowania, możliwe. Ale pięknie. Jak zwykle Google Maps nie zawodzi, wywiozło nas, zobaczcie, na jaką drogę jedziemy teraz, o, przez góry, serpentyny, po szutrze, ale to właśnie lubimy, często właśnie, znaczy to nie obrażam się na Google, że nas tak wywodzi, bo wybrałem jakąś taką właśnie inną trasę, jest fajnie, fajnie przez góry jedziemy sobie, fajne widoczki, no, zupełnie tej ludzi nie ma, super, rowerzyści tyle. Taką trasą jechać. Ale teraz patrzę, trochę zabłądziliśmy, musimy tutaj zawrócić i skręcić. Ale pięknie. No, ja super. Podziwiam cały czas tutaj tą roślinność. Jest po prostu takie kwiatki, w życiu takich nie widziałam. I jakieś ptaszki kolorowe, no nie, no pięknie, pięknie jest. Jedziemy dalej, bo już, o kurde, już godzina, a my nawet nie dojechaliśmy, nie przejechaliśmy 10 km przez godzinę. Jesteśmy już w Kayakoi. Tutaj są takie właśnie ruiny dawnych jakichś zabudowań. I idziemy gdzieś tutaj na górę chyba. Nie wiemy. Musieliśmy kawałek przejechać i tutaj prawdopodobnie jest jakieś wejście. Zaraz zobaczymy. Niby tam była jakaś w drugą stronę jeszcze kasa biletowa. Aha. Już się trochę doedukowałem na Wikipedii, a niestety z Wikipedią jest trochę problem, ponieważ wiecie, że Wikipedia jest zablokowana w Turcji. Nie da się wejść na stronę Wikipedii w Turcji, jest po prostu zablokowana. Jedyna możliwość to wejście przez VPN. I to Kayakoi, to miasto zostało zbudowane w połowie, pod koniec 1800 roku na starych ruinach Karlajosis, coś takiego, stare ruiny starożytnego miasta. I to nastąpiło potem właśnie, jak w 1856 było trzęsienie ziemi w Fethiye. I potem w 1885 czy 6 jakoś też były jakieś pożary w Fethiye. I wtedy ludzie się właśnie tutaj przenieśli. Na te właśnie starożytne ruiny i tutaj się osiedlili, ale znowu stąd się wyprowadzili po wojnie turecko-greckiej, kiedy to chyba pewnie te tereny przeszły z powrotem, czy tam po prostu przeszły we władanie Turcji i były jakieś po prostu wymiany. Grecy zostali wysiedleni do Grecji, a Turcy z Grecji pewnie zostali wysiedleni do Turcji. I po prostu wtedy to miasto zostało opuszczone. Czyli to jakoś nie tak dawno.
100 lat temu, coś koło pewnie 100 lat temu. Więc nie tak dawno. Jeszcze nie wspomniałem o wypożyczeniu skutera. Ze skuterem nie ma problemu. O, bo tu Kasia akurat nagrywa pewnie relacje. A my vlogujemy. Znaczy ja vloguję. Kto zvloguje? Co by nie było? Co do skutera, to trzeba mieć tutaj prawo jazdy kategorii A. Jak też właściwie wszędzie trzeba mieć prawo jazdy kategorii A, jak mnóstwo ludzi, no my też, przyznaję się, kiedyś jeździliśmy bez prawka po Tajlandii, po Wietnamie, nie, w Wietnamie już chyba miałem, a nie, chyba też jeszcze nie, w Indonezji bez prawka, bo tam nikt o to nie pyta, znaczy nie pyta przy wypożyczeniu, ale to akurat właśnie zrobiłem, mam tutaj wykład o prawku. W Tajlandii, w Indonezji nikt nie pyta o prawko, można wypożyczyć zupełnie bez problemu. Problemy zaczynają się dopiero później. Kontrola policyjna to jest też pikuś. Jak was skontrolują gdzieś na drodze, zatrzymają. Znaczy oczywiście wiecie, trzeba jeździć w kasku, bo jak nie macie kasku, to bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że was zatrzymają. Ale nie jeździ się w kasku tylko po to, żeby was nie zatrzymali, tylko dla bezpieczeństwa, bo kask chroni, znaczy no te kaski tutaj takie są tandetne, najtańsze jakie są możliwe, ale zawsze odrobinę coś tam minimalnie ochroni, chociaż nie zedrze wam skóry z głowy. A kolejna sprawa, policja was zatrzyma, jakieś tam ewentualnie w Tajlandii da się 200 czy 400 batów, czy tam 500 batów i was puszczą i teoretycznie chyba coś takiego jest, że przez 3 dni można wtedy jeździć już bezpiecznie, pokazujecie taki właśnie ten karteczkę, że zapłaciliście i przez 3 dni możecie jeździć i wam nie wlepią kolejnego mandatu. Tylko jest to bardzo zgubne, bo wszystko jest fajnie do momentu, kiedy nie będziecie mieć jakiegoś wypadku. I to wcale nie chodzi o to, że wy będziecie jeździć ostrożnie, nawet możecie jeździć 10 km na godzinę i nie spowodujecie wypadku. Nic wam się nie stanie, nie posiedzicie się na piasku i nie zrobicie sobie jakiegoś kuku. Ale ktoś was wjedzie, bo w Tajlandii, w Indonezji jeżdżą po prostu jak szaleńcy. Tam jest no trochę niebezpiecznie. Może ktoś was wjechać. I jak nie macie prawka, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że zastosują taką po prostu zasadę. Nie masz prawka, to jesteś winny. A już nie wspominając o tym, że w Tajlandii jest się farangiem, a w Indonezji jest się na przykład bule, no to kto będzie winny? No oczywiście, że farang będzie winny, mimo że nawet wjechał w was locals. Tak, wy będziecie winni, bo jesteście bule w Indonezji. To jest wysokie prawdopodobieństwo na taki scenariusz. I dlatego właśnie warto mieć prawo jazdy, no bo wtedy macie już po prostu jakąś kartę przetargową. Macie wszystkie, spełniliście wszystkie wymagania. Można się wykłócać. No i chyba jeszcze najważniejsza kwestia, na którą zostawiłem na sam koniec, to ubezpieczenie. Nie mając uprawnień kategorii A na skuter to jest tylko taka potoczna nazwa motocykla. Skuter to jest motocykl według prawa. Oczywiście zaraz ktoś też w takich dyskusjach przytacza, że bo w Polsce można jeździć do 125 na prawko kategorii A. Ale to jest w Polsce, to jest tylko prawo wewnętrzne w Polsce. W większości krajów, no i na pewno właśnie w Tajlandii, w Wietnamie,
w Indonezji nie obowiązuje. Na skuter trzeba mieć obowiązkowo kategorię A. Poza tym też w Azji za bardzo nie widziałem skuterów o pojemności mniejszej niż 100 cm, bo jeszcze czasami są argumenty, że 50-kami można jeździć bez prawka. Ale nie ma takich skuterów w Azji. Nie widziałem osobiście w żadnej wypożyczalni skutera o pojemności mniejszej niż 100 cm. 105, 110, 115, 125 mają najczęściej. I wracając właśnie jeszcze do ubezpieczenia. No jeżeli wam się coś stanie, nawet, znaczy no, powiedzmy najpierw zacznijmy od waszej winy. Poślizgniecie się gdzieś na jakimś zakręcie, piasek, zedrzecie sobie rękę poważniej, czy złamiecie nogę, rękę. To ubezpieczyciel pierwsze co spyta, jak to się stało na skuterze, aha, macie uprawnienia kategorii A? Nie. Aha, no to dziękujemy, nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. A koszty leczenia mogą być drogie, znaczy albo idziecie do szpitala publicznego, który zrobi to może i taniej, ale warunki będą gorsze, a na przykład w Tajlandii są warunki szpitalne, medyczne nawet lepsze niż w Polsce, lepsze pewnie niż w Europie, ale w szpitalach prywatnych, a tam na przykład jakaś operacja, jak będziecie mieć jakieś poważniejsze złamanie ręki, nogi, hospitalizacja to jest kilka tysięcy chyba nawet za dobę i koszty urosną do kilkudziesięciu tysięcy, już nie wspominając o najczarniejszym scenariuszu, którego no ale trzeba mieć po prostu go w wyobraźni. Transport medyczny, jeszcze, jeżeli jeszcze żyjecie, ale ubezpieczenia działają w ten sposób, że jak wam się coś stanie, to doprowadzają was do stanu umożliwiającego transport i sprowadzają was do kraju w celu dalszego leczenia. Tak najczęściej działają ubezpieczenia. No i w przypadku transportu medycznego, czy jeszcze w gorszym wypadku, najczarniejszym, transport zwłok, to koszty transportu takiego z Azji to jest kilkaset tysięcy złotych. 200-300 tysięcy może to kosztować. Jak byliśmy 5 lat temu na Koh Phangan, to widzieliśmy wypadek na skuterze i potem się okazało, że to Polka i zginęła. Tak? A to ja nie pamiętam. No, to była Polka i zginęła na skuterze. Podobno mówili, że to z jej winy, więc ja nie wiem. No, w każdym razie no, zginęła. I też już były też takie akcje właśnie w internecie, że jakaś zbiórka na się pomaga, czy tam jakaś, jak to tam są te inne takie portale, zbieram na transport na przykład, nie wiem, syna, córki, bo nie stać ludzi po prostu na 200-300 tysięcy złotych na sprowadzenie ciała. No to jest właśnie smutna sytuacja i trzeba myśleć nie tylko właśnie o sobie, tylko coś wam się stanie i potem wasi rodzice będą po prostu w czarnej. Trzeba myśleć na zaś, wybulić kilka stówek i mieć z głowy, tak, żeby później nie było w razie czego. Właśnie raz, że ubezpieczenie, a dwa właśnie, jak jeździcie skuterem, to obowiązkowo musicie mieć prawo jazdy kategorii A, bo znaczy no, możecie jeździć bez, ale bądźcie świadomi, miejcie wyobraźnię, z czym to się wiąże. No ale właśnie mnóstwo ludzi się chwali, że ach, byłem w Tajlandii, jeżdżę bez kasku, bez prawa jazdy, spoko, fajnie, polecam wszystkim. No to jest po prostu, sorry, że to powiem, idiotyzm totalny dla mnie. No my też właśnie jeszcze tak kiedyś... No jeździliśmy, ale nie polecaliśmy tego nikomu, ale jak ktoś, 50 zł zapłacę mandatu, fajnie. Bo ja w Polsce nie jeżdżę w ogóle na motorze, na skuterze specjalnie, tylko i wyłącznie po to zrobiłem właśnie prawo jazdy. A to przed Sri Lanką, na tuk-tuka. A na tuk-tuka to chyba tak kategoria B. Ale tak czy tak chciałem właśnie zrobić, zrobiłem i mogę teraz w pełni legalnie jeździć i taką opcję polecam. Z sumieniem, tak, właśnie. Polecamy. Zawsze się przyda. Zszedłem w sumie trochę z tematu ważnego, ale właśnie o tych ubezpieczeniach, o prawie jeździ, ale miałem wam powiedzieć, jak samo wypożyczenie tej właśnie skutera. To właśnie trzeba było mieć prawo jazdy kategorii A. Pan się o to pytał, spisywał z prawo jazdy i tylko tyle z tego spisywał. Jeszcze potrzebował spisać dane mojej karty. No trochę niefajnie, bo spisał wszystkie dane karty włącznie z kodem CVV. A to taka karta Revolta, więc jakby co to ona jest przeznaczona właśnie do takich rzeczy. Więc jakby co to nic się wielkiego nie stanie, jak mi tam potem zaczną z tego z karty ściągać. I koszt jest 70 lira za dzień, ale że my tylko dzisiaj do 5, powiedziałem panu, poprosiłem o jakąś zniżkę, bo tylko pół dnia, to pan spuścił do 60 z 70. 60 lir to jest 40 zł.
Więcej tak cenowo to jest umiarkowanie, no nie za tanio, nie za drogo. Do 40 lira, to, znaczy 40 zł to jeszcze powiedzmy do zaakceptowania. Benzyna kosztuje coś trochę ponad 6 lir za litr, czyli około 4 zł za litr. Zatankowaliśmy za 20 lir, czyli za gdzieś 14 zł czy 13 benzynę. No i tyle. To jest chyba szkoła. O, i można tutaj też na jakieś trekkingi fajne się wybierać. Tutaj ludzie są z kijkami trekkingowymi, jakieś fajnie. I tu pewnie gdzieś przez te góry się chodzi. Fajnie, fajnie. Kiedyś aha. Co jest ciekawego w środku? Kościół. A, kościół. Kościół z XIX wieku. No z tego kościoła niewiele zostało. To jest jeden plus, jest tutaj chłodno. Bo u mnie dzisiaj się zrobiło gorąco, no. Dzisiaj jest gorąco. A tutaj fajny chłodek, po prostu tak, tak fajnie. Tutaj można chwilę sobie posiedzieć, właśnie postać. Tutaj przez tą dziurę. O, tutaj jakoś jest takie tylko przejście. Jest normalna brama zamknięta, przechodzi się tędy. Jesteśmy teraz w Oludenis, to jest miasteczko Oludenis, a plaża jest troszeczkę za miasteczkiem. I jedziemy do plaży, na plażę od razu. Fajne to miasteczko ten Oludenis, ale takie mega turystyczne, mega turystyczne. Po prostu same knajpy pod turystów, same sklepiki. Ale ładnie, w sumie tak ładnie to wygląda. Ładnie tutaj, fajnie. Akteba. I oczywiście nie może zabraknąć chińskiej restauracji. Wielka chińska restauracja. No bo Chińczycy w innych miejscach nie jadają. O, to wygląda prawie jak wulkan, ale fajne zdjęcie. Tam na paraglidingu tam latają tak wysoko. Wow, no, strasznie wysoko tam, fajnie. O, jesteśmy już na plaży Oludenis, na razie na parkingu. Wjazd skuterem kosztuje 7 maka. I za pasażera też 7 maka, 7 lir. Czyli jakieś 4, trochę ponad 4 złote. A zobaczcie, mnóstwo tutaj lata z paralotni, po prostu mnóstwo. Pięknie to wygląda, tam wysoko latają i lądują tutaj na plaży. Ale jacyś tacy tutaj widać, że bardziej doświadczeni latają, bo robią jakieś różne akrobacje. I tutaj ich mnóstwo lata. A my idziemy w takim razie tutaj właśnie na plażę zobaczyć, co tutaj będzie. A ta plaża, a my właśnie tutaj jesteśmy chyba. Taka plaża tu właśnie jest, taka słynna, ponieważ ona właśnie tak wygląda z lotu ptaka. No ciekawie to wygląda, interesująco w ten sposób. A dzisiaj specjalnie tak właśnie wzięliśmy sobie autobus na wieczór. No co prawda późno dojedziemy, bo jedziemy się do Antalii. Będziemy o 22 w Antalii, więc późno. No ale w tygodniu ja nie mam za bardzo jak zwiedzać. No nie pojechalibyśmy tutaj w tygodniu, nie ma opcji. Więc zostawiliśmy sobie to na sobotę. I do Antalii jedzie się chyba 3 czy 3,5 godziny. Więc właśnie wzięliśmy sobie późny autobus o 18.30. Tak, 18.30, czyli będziemy na 22. I dzisiaj właśnie sobie tutaj pół dnia, całą praktycznie sobotę zwiedzamy. O, dochodzimy już do plaży, patrzcie. Kurczę, gdzie jest plaża? Bo tu jest plaża. I tu jest plaża. I tu jest plaża. Ale to jest naprawdę fajnie zorganizowane, po prostu jest genialnie to przygotowane. Płaci się, ale ma się tutaj po prostu full service, bo o, są prysznice, przebieralnie, tutaj prysznice. Aha, tu są prysznice, a tu przebieralnie. Jest wszystko ładnie, czysto, zadbane.
No tutaj naprawdę... W roku jestem, jak tu jest zrobione fajnie właśnie. Naprawdę Turcja jest poziom, nie odstaje zupełnie według mnie poziomem od jakiejś Chorwacji, czy jakiejś właśnie Europy, czy coś takiego. Zupełnie. A ceny są niższe, sporo niższe. Ale pięknie. Pięknie. I tu właśnie jest ta taka, taki cypelek, ale tu jest, to jest ten cypelek ogólnie w zatoczce, więc to jest bardzo spokojnie. A, jeszcze nie ma sezonu. I nie ma jeszcze sezonu, fajnie. Mało ludzi. Głównie lokalni. No piasek nie jest jakiś ekstra. Jest czysto, ale w sensie, że nie ma tu jakichś śmieci, ale piasek jest taki... Piasek nie robi wrażenia, ale robi wrażenie na pewno miejsce. O, można też rowery wypożyczyć. Ci parolotniarze chyba w ogóle z tej góry, tam z samej góry startują, mi się wydaje, bo jest ich tam całkiem sporo i pewnie ty lądują przy plaży, no to fajny taki widok właśnie przylecieć nad tą plażą Olu Denis. O, to jest sporo backpackersów, ale to chyba takich tureckich backpackersów tutaj sobie przyjechali. W Turcji jest to chyba dosyć popularne. Jesteśmy już na samym krańcu tego cypelka. Ale pięknie, będę się powtarzał, sorry. Powtarzam się, ale jest pięknie. Piękne widoczki. A i tutaj teraz właśnie jesteśmy w tym punkcie. Tutaj jest najwęższy punkt. O, tutaj. I tutaj tak się rozszerza i właśnie taki cypelek fajny. Tu już jest, o, inny piasek zupełnie. Tu już jest taki żwirek. I tu teraz jesteśmy w jednym właśnie z najwęższych miejsc. O, tutaj jest plaża. I tutaj też plaża. To jest takie przewężenie. Jest tutaj nawet dive shop. O, i prosto z plaży. Ludzie tutaj po prostu od razu wchodzą do wody. I pewnie to jest jakieś fajne nurkowanie. Pewnie jakaś jest tutaj... ostry spadek pewnie zaraz, w dół, głęboko. No, byliśmy tutaj tylko, nie wiem, z pół godziny. Nie kąpaliśmy się, bo nie byliśmy w sumie przygotowani i mamy za mało też czasu. Wracamy już do Feti, coś jeszcze zjeść, może jeszcze jakiś shopping i zostało nam jeszcze 4 godziny. Aha, dopiero w sumie 3 godziny jesteśmy. Więc coś jeszcze jakoś porobimy, może odpoczniemy. A, jeszcze pojedziemy na drugą część Feti. A na razie się stąd już zbieramy. Wow, tu jakiś przeleciał nad nami. Aż się ciemno zrobiło. Wróciliśmy już do Feti, jesteśmy w centrum. W tym miejscu, co wczoraj odkryliśmy z tanim jedzeniem. To jakieś fajne rzeczy. Masełko. To jest chyba ten kiserek albo jogurt. I jakiś fajny, o, fajny taki sos, salsa fajna. A ja mam zupę z kurczaka. Ja mam zupę z kurczaka, a Kasia ma zupę z soczewicy. Na bogato ta zupa, nieźle. Strasznie tłusta. Bardzo tłusta. Ola, ta zupa jest dobra. Spójrzla. Jest taka konkretna, gęsta, esencjonalna, mocno tłusta. Jest sporo kurczaka w środku, jakieś jeszcze warzywka. A tu jeszcze pan przyniósł nam lawasz.
Czyli taki chlebek napompowany jest w środku mocno. Ale wiecie co, jaki ten lawasz, to masło jest bardzo specyficzne. On ma takie jest bardzo śmietankowe i ma taki specyficzny posmak to masło. Już prawie całe zjedliśmy. I ten serek biały jest po prostu przepyszny, ten penir. Oni mają przepyszny nabiał w Turcji. Kozy, krowi. Słuszne. Sery mają przepyszne, mają takie warkocze. Coś w rodzaju też są u nas takie warkocze. Pyszne mają sery. Patrzcie, zobaczcie, co ja dostałem. O kurczę, wow. Cały talerz, nie spodziewałem się czegoś aż tak wielkiego. To jest urfa kebab na fajnym chlebku, jakoś jeszcze tutaj fajne ziółka. To jest ten chlebek, tak się go palcami. Pieczone, grillowane pomidorki, jeszcze fajna papryczka, ale ekstra. No to jedzenie niezłe. I to wszystko, mój zestaw jest drogi, kosztuje 16 zł mój zestaw, a Kasi tylko 10. Zobaczymy, co Kasia dostanie. Drogie na Turcji. O kurczę, to jest po prostu niebo w gębie. No kurczę, niesamowite jedzenie. Dobra. Soczyste jest ta. Ta kofta jest soczysta. Będę chyba, że kiedyś jadłem urfę, to już mi nie do końca smakowało. No to jest soczysta. Pyszna. O kurde, genialne jedzenie. A Kasia ma pidę z ziemniaka i tak weź tą w środku, tak rozsuń. O, w środku jest nadzienie z ziemniaków. Ziemniaki, pomidory, papryka, cebula. To jest taka jakby turecka pizza. I jeszcze dostaliśmy herbatę, znaczy herbatkę to sobie dodatkowo zamówiliśmy. I tutaj właśnie takie menu do wyboru. Ja jadłem menu numer 2. Bardzo fajnie i no dosyć tanio. Bo zazwyczaj takie właśnie adany, urf, szkoda, że to nie było patlikana, bo ja też lubię patlikana, czyli z bakłażanem, mięso, szaszłyk, bakłażan, mięso tak poprzekładane. I zazwyczaj sama taka po prostu jedna porcja dania kosztuje 25, nawet właśnie w takich tańszych miejscach. A tutaj całe menu, bo było i właśnie i zupa, i lawasz, i właśnie to danie, i jeszcze właśnie ten czekadełko, więc bardzo fajnie. A tu jeszcze właśnie jest inna knajpa, ale to jest taka bardziej fast foodowa, bardziej z kebabem. A tutaj gdzie nasz skuter czeka. Przyjechaliśmy właśnie pod plażę Chalis, nie wiem, do końca się wymawia. Takie tu piękne widoczki są. I tutaj też właśnie jest mnóstwo hoteli, to jest jeszcze bardziej strefa, taka bardziej hotelowa, taka bardziej luźna, nie miejska, tylko takie właśnie, o tak jak tutaj właśnie widać, bardziej jak w tam gdzie byliśmy wcześniej na tej plaży, takiej śmiesznej. A jakie tutaj ceny jedzenia są? No już takie trochę wyższe są te ceny, nie jest tutaj tanio. I idziemy zobaczyć na plażę, co my tutaj mamy. O, i tak tutaj właśnie wygląda. To taka nowa część, nowoczesna. Water taxi. Można tutaj właśnie taką łodzią chyba się przepłynąć. Mnóstwo ich tutaj jest. A tam już idziemy nad morze. To jest podróbka Lidla, nawet nie jest Lidl, tylko ID. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, jakie to jest mydło. Mydło o zapachu czosnku. Ma taki trochę mydlany zapach, ale jak się tak mocno wąchnie, to czuć naprawdę taki zapach czosnku. Bierzemy. Będzie mnie słychać, bo tutaj jest wiatr dzisiaj spory.
ale jeszcze taka właśnie obserwacja. To są same malutkie hoteliki, tylko takie pensjonaciki, malutkie hoteliki, takie wille, dosłownie po, nie wiem, 10 pokoi. Nie ma tutaj takich wielkich resortów. Jak w Egipcie na przykład. Jak w Egipcie czy coś. O, tutaj jeszcze jest nawet taki trochę większy z basenem, ale jest chyba przed sezonem, bo nie ma nawet wody w basenie. Nie ma nawet właśnie wody w basenie, tylko takie są w miarę malutkie hoteliki. Nie ma takich właśnie kolosów. I tutaj też na tej plaży tutaj wylęgają się, tutaj składają, mają swoje gniazda żółwie. I tu prawdopodobnie właśnie zabezpieczają miejsce z żółwiami, bo coś odmierzali. Bo nie wiem, czy wam dobrze wytłumaczyłem, bo teraz ta plaża, na której jesteśmy, to jest po prostu Fethiye, tylko że po drugiej stronie Fethiye. Zaraz wam pokażę. My jesteśmy właśnie po drugiej stronie Fethiye, a my mieszkamy... O, tutaj mieszkamy, tam po drugiej stronie Fethiye. Popularne są tutaj też takie, to są elektryczne skutery, elektryczne skuterki, takie są też dosyć popularne. Sporo osób jeździ. I tutaj też, o, jest właśnie na wynajem tutaj takie są. Ale naprawdę ten hotel też jeszcze wygląda zamknięty, to dopiero szykują na sezon wszystko. Tu prawdopodobnie sezon zacznie się za tydzień, od maja się prawdopodobnie zaczyna sezon. Naprawdę wiele rzeczy dopiero szykują. A my już z plecakami, już czekamy na przystanku. Tutaj przystanek dosłownie mamy 50 metrów od naszego pensjonatu, w którym mieszkaliśmy. I czekamy na autobus, musimy dojechać z, nie wiem, ze 3 czy 4 km do dworca autobusowego. Autobus mamy za godzinę 15 minut, ale lepiej wcześniej. Poczekamy sobie jeszcze na dworcu, może coś jeszcze zjemy. Nie, zjemy to nie, bo jestem przejedzony. O kurczę, dzisiaj to jedzenie było pyszne. To co dzisiaj jedliśmy, porządnie można się najeść. To co zazwyczaj jedliśmy za 10 lir. Też można się porządnie najeść, po prostu... No Kasia je zawsze. Ja zawsze wybieram najdroższe. Kasia ze mnie śmieje. To za 10 jest tańsze, dlatego że tam jest na przykład mało mięsa. Mięso jest dosyć drogie. O, jedzie busik. One są, to co jadłem, jest dlatego droższe, bo ma dużo mięsa. Miałem dzisiaj naprawdę dużo mięsa. Jesteśmy już na dworcu, tutaj jest, każda firma przewozowa ma swój taki pawilonik. Zostawiłem tam na razie kasę i bagaże, a sam idę do Carrefoura, tutaj chyba w tym budynku, albo w kolejnym jest Carrefour, żeby kupić coś, jakieś przekąski, jakieś chrupaki na drogę. No daleko nie jedziemy, tylko 3 czy 3,5 godziny, ale coś, żeby mieć ewentualnie jakieś picie. O, ale w porządku, wszystko jest na razie w porządku. Będziemy dzisiaj wieczorem w Antalii, bardzo fajnie. Jest Carrefour i coś do jedzenia. Wzięliśmy, teraz jedziemy najtańszym autobusem, jaki był, bo zarezerwowałem przez internet. Teraz jeszcze przez jakąś taką fajną aplikację Busboot. Jest jeszcze check my bus, jeszcze kilka różnych, zawsze sprawdzam na kilka różnych, ponieważ na każdej zawsze jakieś inne autobusy się pojawiają. Jeszcze jest tutaj turecki też, jeszcze obus, albus, jeszcze kilka jakichś stron, zawsze sprawdzam praktycznie na wszystkich, bo na przykład na albusie chyba nie dało się zapłacić z zagraniczną kartą, na obusie dało się zapłacić zagraniczną kartą, albo na przykład jak jechaliśmy metro turyzmem, chciałem kupić bezpośrednio na stronie przewoźnika, ale tam też się nie dało zapłacić kartą zagraniczną. Więc właśnie wtedy kupiłem przez obusa i potem chyba drugi bus też kupowaliśmy przez obusa, a teraz znowu przez tego Busboot, bo on miał więcej tej właśnie dostępności i możliwości połączeń. I wybraliśmy jakieś najtańsze po 20 zł bilety. Jesteśmy teraz właśnie jak sardynki w takim malutkim busiku. Malutki busik jest. Taka połówka autobusu. Bo chcieliśmy, znaczy no nie wiem, wzięliśmy po prostu najtańszy, ale też ten pasował godzinowo nam, bo chcieliśmy właśnie później jechać. Ale nie za późno też. I nie za późno, więc ten akurat był i najtańszy i pasował godziną. No ale 3 godziny się przemęczymy w takim. To i tak w sumie wygodniej niż jak jeździliśmy tym Colectivo w Meksyku, więc nie no, damy radę. 3 godziny.
Nie to co w Indonezji, 28 godzin na drewnianej ławce się jechało. Tutaj tylko 3 godzinki, więc spokój, spokój. O, tranzyt bez okien. Teraz to jest tranzyt? Chyba tranzyt. Po prostu ma tutaj całe wyjęte okna i do przewożenia ludzi. Naturalna klimatyzacja. Są góry Taurus, to jest taki właśnie pasmo górskie w Turcji i mają 3750 metrów. Jesteśmy już w Antalii na dworcu, czekamy tutaj na któryś autobus, chyba 93 musimy chyba jechać. I tak stoimy pod tą podwiatą przystanku i tam patrzymy na rozkład jazdy, gdzie my musimy jechać. A nagle zagaduje do nas pan Turek, to jest taki chłopak, nie wiem, ma około 30. Po polsku, czy jedziemy na lotnisko. I pyta się, gdzie jedziemy. Czy tam, czy jedziemy na lotnisko. Nie. Nie, do Old Town. I pomógł nam się spytać, powiedzieliśmy, spytał się, gdzie jedziemy, pokazałem mu na mapie, że Antalya Kleiçi, porozmawiał z jakimś innym kierowcą innego autobusu, gdzie musimy się kierować, powiedział nam, na jaki punkt orientacyjny musimy łapać autobus. Super, on mieszka właśnie teraz, on jest w ogóle z Fethiye, jechał teraz z nami autobusem z Fethiye, był na urlopie pewnie w domu, a normalnie mieszka, pracuje w Polsce w Katowicach. Sympatycznie, fajnie, bardzo miły chłopak, fajnie, że nam pomógł. Dojechaliśmy właśnie do Starego Miasta, fajnie tu, patrzcie jakie palmy, fajne. Wow, nieźle. I zaraz muszę ogarnąć na mapie, gdzie musimy iść. No ale fajnie. Wow, nieźle tutaj. Nieźle się dzieje. Jakiś shaker cafe bistro. Wow, nieźle. Nie, na razie, znaczy pierwsze wrażenie, jakie zobaczyłem, jak dojechaliśmy autobusem do Antalya, jakaś taka szara, ponura, bo wszystko pozamykane, ale kiedy dojechaliśmy na Stare Miasto, to jest już fajniej. Coś się dzieje, jakieś takie są rzeczywiście stare, starówkowe zabudowania, fajnie. Wow, no rzeczywiście fajna ta starówka jest. Podobno właśnie to jest sama starówka z atrakcją. Nawet mają tutaj ścieżkę dla niewidomych, nieźle. My będziemy mieszkać w samym centrum starówki. Fajnie. Wow. Nieźle się tutaj dzieje, fajnie. No fajne magnesy, no tu, o kurczę. Ale to będzie jaki sklep, super. Mnóstwo takich właśnie knajpek jest kameralnych. Good. Taki przedsmak jak u nas tutaj wygląda w hotelu, mamy jakiś malutki basenik, co prawda malutki, ale bardzo fajnie kameralnie. Hotel naprawdę na razie z zewnątrz, pierwsze wrażenie robi super. Fajnie tutaj. Wow, nieźle. O, jesteśmy już w pokoju, co prawda jest malutki, ale taki bardzo sympatyczny. Nie, no w ogóle ekstra. Ale ten basenik wieczorem taki... Wow. Mamy na ulicę. Mamy tak, tutaj okno na ulicę, bardzo fajnie. O, możemy sobie zajrzeć, co tu się dzieje. Dosłownie za rogiem mamy knajpkę z jakąś fajną imprezką. Taką chodnikową. Tak, tam nie z muzyka na żywo. No. Taki wielki kielich z winem, sobie dziewczyny pijały, ale w ogóle fajnie, dużo młodzieży, takie artystyczne, studenci, artyści. Fajnie, bardzo fajnie. Ale ogromna różnica, jak jechaliśmy miastem, a jak weszliśmy na starówkę? Jakby kurczę, nie wiem. Zupełnie, o, no. O, super. Jesteśmy, zaraz wam tutaj pokażę. Kleiçi Hotel, o, takie tutaj adresy, telefony i tak dalej.
Zobaczmy jeszcze łazienkę. O, no, też jest malutka, ale w porównaniu do standardu, które mieliśmy ostatnio, to jest tutaj... Nie no, jest ładnie, no ten hotelik bardzo sympatyczny. I tutaj płacimy zaraz ile? 80 zł czy 82? Tak, śniadanie z tym, że wzięliśmy na 3 dni, a okazało się, że od 1 maja ten hotel... Od 30 nawet. Czy od 30 maja nagle ten hotel... Sporo drożej. Sporo drożej. Nie wiem, czy to zasługa tego, że się sezon zaczął. Na razie tutaj płacimy z tego co pamiętam właśnie chyba 270 zł, tak? Nie, 240 coś złotych chyba. Coś koło tego za 3 dni na razie. Wzięliśmy na 3 noce. A potem zobaczymy. Może tu jeszcze jakoś przedłużymy, może po prostu jest jakiś... No nie wiem, najwyżej się gdzieś przeniesiemy. Nie wiem, czy coś będziemy jeszcze dzisiaj nagrywać, może jeszcze... Nie, bo już 23:20 chyba. A jutro cały dzień zwiedzania, więc chyba po prostu położymy się już spać. I od 8 do 10 mamy jakieś śniadanie, może będzie jakieś fajne. Także zapraszamy do kolejnego vloga, będziemy zwiedzać Antalię.